Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń, Łosice, lat 80. zeszłego wieku. Do tego kilkadziesiąt wydarzeń i chwil ulotnych również z tego okresu. Wszystko znalazło się w niezwykłym wydaniu pierwszego albumu Adama Trochimiuka, fotoreportera tygodnika Słowo Podlasia. Promocja albumu odbyła się w Bialskim Centrum Kultury. W naszym środowisku jest to Adaśko. Jeżeli jest problem, idzie się do Adaśka. Jeżeli trzeba zrobić zdjęcie, Adaśko zawsze ma przy sobie sprzęt fotograficzny. Jeżeli gdzieś się wyjeżdża, bierze się z sobą Adaśka. Dwa razy na urlopie razem z nim byłem. Mam najpiękniejsze zdjęcia w tym momencie, bo on bez sprzętu się nie rusza. No jest to kapitalna, ciepła osoba, osoba bardzo życzliwa dla innych. No i należy po prostu tylko sobie życzyć mieć takich przyjaciół wokół siebie. Adam Trochimiuk ponad 30 lat przemierza południowe Podlasie z aparatem w ręku. W jego zdjęciach zamknięta jest historia regionu ostatnich 3 dziesięcioleci. Większość zdjęć jego się nadaje do druku od razu. Brakuje miejsca, żeby w gazecie, żeby te zdjęcia wszystkie jego zamieścić, które się do tego nadają. Chyba trochę źle, no bo tak, płakać się chce, że to zdjęcie trzeba odrzucić. No taka jest rola fotografa, że wiele jego pracy trafia do archiwum albo nawet do kosza. Ale mimo to mnóstwo jego zdjęć jest w gazecie, jest na naszej stronie internetowej. Później jest w albumach, tak jak w tym właśnie, więc ten dorobek nie ginie. W albumie znajdziemy fotografie przedstawiające m.in. furmankę na jeszcze nieutwardzonych i zalanych wodą ulicach Białej Podlaskiej, panią przy saturatorze, szklane butelki na mleko, a nawet telefony na korbkę. Sam autor powtarza, że jednak najlepsze zdjęcia jeszcze przed nim. Najpierw było pomysł na to, żeby zrobić album. Koleżanka jakieś 10 lat temu mi zaproponowała, że może bym przygotował jej właśnie stare zdjęcia dawnego województwa bialsko-podlaskiego. No i ja zacząłem to zbierać, po prostu zacząłem to do zbierać. Album oczywiście nie wyszedł, ale zostały zdjęcia i te zdjęcia były wykorzystane do wystawy, a po tym dopiero był album. Album można nabyć w Bialskim Centrum Kultury, a także w księgarniach.